I witamy ponownie w Pokaż co potrafisz. I w tym odcinku pokażemy czołg 6 tieru typ 58, czyli osoby, które realizują misję, bardzo trudną misję na ISA 6. Zapewne ten czołg posiadają, bo to jest chyba, jeżeli chodzi o chińskie czołgi, najlepsze rozwiązanie do ekspienia, bo ten drugi to rzuca go wysoko i nie jest tak łatwo zdobyć ekspa. Czyli typ 58, mimo to, że rzuca go często na topkę, to w tym razem jesteś, to znaczy kolega, który zrobił super meczyk, jest na tierach siódmych. A jesteśmy na mapie Ensk, a kolega, który zrobił fajny meczyk, to jest Shaft. Cześć. Tak, witam wszystkich. Czyli Shaft z klanu Szy. Tak, Shaft Szy. Klan Szy to jest skrót strzelamy... Za zero. A jest jeszcze inny klan, który podobno ma nazwę, ale on ma chyba skrót zero czy coś takiego. I też jest strzelamy za zero albo coś takiego. Tak. Szy, Sy, jeszcze jest Z dodane. Aha, no. Ale wasz klan był wcześniej czy później? Wcześniej, to jest... nasz klan już ma kilka lat, chyba dwa. Aha. A tamten był jakby przyległy do niego, który powstał dość niedawno. Aha. No i jesteśmy na Ensku. No i co tu chciałeś zrobić? Wiadomo, medy i lighty nie pchają się do miasta, ale raczej tutaj trawą się organizują. Ale jak widać, w zasadzie większość twojej drużyny poszła na trawę. Ja bym się martwił, bo miasto mogłoby przegrać, ale jakoś z tego wybrnąłeś, a jak to zobaczymy. Czyli co tu planowałeś? Bo w tej chwili sobie stoisz na takim dosyć otwartym miejscu i strzelasz. Znaczy, w sumie widziałem, że te wszystkie te niszczyciele, które tutaj stoją, skupiają się na tych czołgach, które mają przed sobą, więc postanowiłem ustawić się z boku i sobie ich z boku po prostu klepałem. Mhm. One nawet nie zorientowały się, że w ogóle ktoś niszczy, ale nie reagowały na to. Powoli niszczyłem. Typ 54 posiada dosyć ciekawą lufeczkę. Penetracja 128, uszkodzenia 160. To jest jego najmocniejsza lufa, tak? Czy... Tak. Najmocniejsza, aczkolwiek i tak jest ciut słabsza od tej rosyjskiej, bo praktycznie ta 3485 to jest bliźniak tego czołgu. No. Tylko troszkę po prostu mocniejszy, ten jest troszkę słabszy, ale oba też są świetne. Znaczy, twoim zdaniem, który jest lepszy? Rosyjski ma lepsze działo, troszkę może słabszy pancerz, ale za to jest trochę bardziej, szybciej się po prostu zbiera. Czyli na początku jego plusem w stosunku do, bo porównujemy nie tylko do T-34-85, ale też porównanie do Cromwella i do Japańca, też je masz? Czy... Nie. Z japońskiego jeszcze nie mam, a z brytyjskiego mam Churchilla ciężkiego. Aha. No jak widać było, KW-1 dingła się o twój pancerz skontowany. No, potrafi robić takie pociski tego zjaru. Minęły 3,5 minuty i już masz 6 skilli. Mhm. Ładnie, ale nie przejmowałeś się kapem na razie, nie? No właśnie widziałem, że tam jeszcze dwa czołgi zostały. Postanowiłem szybko wykończyć te wszystkie tutaj i jechałem tam od razu. I tu twój siódmy kill. Ja chyba kamerką zasłaniam teraz niestety czat, bo nie zmniejszyłem kamerki, ale napisałeś I'm pro. Znaczy... Tak, sobie napisałem przy tym ruskim, bo on się kręcił wokół tego czołgu, nie mógł go zabić. Ale Stuk 3 odpowiedział ci, tak jest, czyli też uznali twoi współpartnerzy w bitwie, że jesteś pro, przynajmniej w tym meczu. No, a potem jeszcze po bitwie tam chyba dwóch czy trzech napisało jakieś gratulacje. Mhm. A to rzadko się zdarza, bo wiesz, zwykle wszyscy negatywnie tak piszą. A jak w ogóle, bo ty robisz tą misję na ISA 6?
Tak, wykonuję. Jak ci na razie wychodzi? Na trzech nacjach mam około 75 tysięcy i na trzech po 40 czy 30. Czyli w zasadzie bardzo ładnie, ale nie masz Japańca nie masz, nie? No Japańca mam czwarty tier i powoli go tam pcham przed gwiazdeczkami. Mhm. Ale to chcesz zrobić coś takiego, że zrobisz wszystkie nacje, a jak Japaniec będzie tańszy, tam 4 stycznia to go kupisz, czy jak planujesz? Tak. Ja go na końcu sam sobie będę robił. I później już sam zostanie, ale ja tylko ci mówię, że 6 Japaniec jest zajebisty. Ja na razie oczywiście rozegrałem tam około 12 meczy tym czołgiem, ale ponad 80% zwycięstw i ponad 1100 średni exp. Więc przynajmniej mi się wydaje, że on chyba nawet jest lepszy niż Cromwell, nie? To fajnie by się nim grało. Dobra, no ale ty tutaj masz 9 killi, no niestety miałbyś 10 teraz, tylko tam coś nie trafiłeś raz w tego... Tak, zdingnąłem się od tego Sharmana, dość twardy z przodu. Czyli meczek szybki, minęło niecałe 6 minut. I został w zasadzie ostatni teraz czołg, po którego właśnie zmierzasz. No, pomogę tutaj, kręcę się wokół siebie. Czyli szybciutki meczyk. Na szczęście te Su teraz nie może jak go uderzyć, więc ty spokojnie. No, próbowałem wywoz, ale nie udało się. I następny pocisk będzie kończący. Tak jest. Czyli medal pula 10 killi na medzie 6 tieru. Oczywiście to jest czołg, jeżeli chodzi o chińskie czołgi, zdecydowanie lepszy niż ten jego drugi, tam on się nazywa chyba... Tak, 59-16. Zdecydowanie lepszy. No chyba, że ktoś ma niewiarygodne zdolności podświetlania, nie? Tak. To wtedy możliwe, że ten light, tamten... Tylko, że wtedy trzeba głównie spotować, nie? Ale do takiej walki, jak widać, na siódemkach nie miałeś większych problemów. Wynik. Twój najlepszy wynik, jeżeli chodzi o exp w całej twojej historii grania, czyli 2901. Bardzo się cieszę, że nie więcej, bo ja mam o kilka punktów tylko lepiej niż ty. Zerknijmy na obrażenia. No obrażenia nie są za ogromne, ale exp jest bardzo ładny. Pokazywałem już meczek, gdzie były większe obrażenia, ale było o wiele mniej killi i o wiele słabszy exp. 45 strzałów, 36 trafionych, a 30 z penetracją, 1450 na klatę. Tam wiadomo, ten pancerz potrafi i sporo no jest podświetlenia. Dość kwadratowy czołg, także da się nie fajnie kontować. Sporo podświetlenia, zarobiłeś 40 tysięcy na czysto, może nie dużo, ale jest ok. I as pancerny. Na koniec, no już nie musimy mówić plusy i minusy, bo o tym mówiliśmy. Ten czołg podoba ci się, fajnie się nim gra, tak? Tak, przyjemny, mobilny, fajne działko, spamerskie. Czyli jeżeli jeszcze nie macie Hinola i zastanawiacie się, jakim czołgiem chińskim robić ISA 6, polecamy, wszyscy polecają typa 58. Na koniec pozdrowienia. Kogo byś chciał pozdrowić? No to pozdrawiam cały klan. Strzelamy za zero, szczególnie Kapuku i Regisa. No i wszystkim życzę wesołych świąt i szczęśliwego, pijanego nowego roku. Tak jest. Przypominam, że Sylwestra też można spędzić u Fai, bo ja będę streamował Sylwestra całego, nigdy się nie wybieram. Będę wraz z graczami pił i bawił się przy dobrej muzyce na streamie do późna nocy. Jeżeli zasnę, to się obudzę i jeszcze będę pił dalej, więc będzie ciekawie. Będą z tego jakieś filmiki, więc tych, którzy nigdzie się nie wybierają, zapraszam na Sylwestra u Fai. A ja pozdrawiam z twojego klanu mojego dawnego kumpla z mojego klanu, który przyszedł do twojego klanu i Raszczenkę. Był to mój plutonowy zawodnik, czyli grał ze mną plutony razem z Kukunią. No niestety zdecydował się przejść do waszego klanu, ale nie mam mu tego za złe. No to pozdrawiam i Raszczenkę, pozdrawiamy i co? No i szczęśliwego nowego roku. Trzymajcie się, na razie. To powiedz na razie jeszcze coś tam. No, trzymajcie się wszyscy. Samych trafionych strzałów życzę.